W tym filmie wyprowadzimy sobie bardzo efektywną i przede wszystkim bardzo wygodną rachunkowo metodę znajdowania macierzy odwrotnej. No I będzie to metoda, która będzie polegała na wykonaniu redukcji wierszowej pewnej rozszerzonej macierzy. No, to żeby do tego dojść, to zacznijmy od czegoś bardzo prostego, co już wielokrotnie ćwiczyliśmy, czyli spróbujmy zredukować tę macierz A wierszowo. Po to, żeby tutaj przyjrzeć się bliżej znaczeniu tych redukcji wierszowych i nadać im pewną nową interpretację. No, to tutaj. Powiedzmy, że chcę się pozbyć tych dwóch elementów, w sensie wyzerować te dwa elementy, czyli tutaj pierwszy wiersz przepiszę bez zmian. Może ja będę pisał te operacje, które tu wykonuję. Czyli tak, wiersz pierwszy się nie zmienia. Teraz, żeby dostać tutaj zero, no to muszę do drugiego wiersza dodać pierwszy wiersz, czyli zastąpić drugi wiersz kombinacją w1 plus w2. To jest jedna z operacji elementarnych, która polega na tym, że zastępujemy Jeden wiersz kombinacją liniową tego wiersza jakiegoś innego. Czyli inaczej dodajemy wielokrotność jednego wiersza do pozostałych. No to tutaj dostaniemy 0, bo tak właśnie chcieliśmy. Tutaj mamy minus 1 dodać 2 to będzie 1. I tutaj będzie minus 1 dodać 3 to będzie 2. No i teraz, żeby mieć tutaj 0, no to musimy do trzeciego wiersza dodać jaką wielokrotność pierwszego. No muszę wziąć. Minus 1 razy pierwszy wiersz i dodać do trzeciego, czyli będzie minus w1 dodać w3. I to zastąpimy, tym zastąpimy wiersz trzeci, czyli tutaj będziemy mieli 0. Minus 1 razy minus 1 to jest 1, dodać 1 to jest 2. No a tutaj mamy minus 1 dodać 4, minus 1 razy minus 1, czyli będzie 1 dodać 4, czyli będzie 5. Czyli dostajemy coś takiego. No i teraz zastanówmy się, co ta operacja, którą my wykonaliśmy... Zrobiła z kolumnami naszej macierzy. Czyli popatrzmy, co się stało na przykład z pierwszą kolumną, co się stało z drugą kolumną i co się stało z trzecią kolumną. Tutaj wykonywaliśmy operacje na wierszach, operacje elementarne na wierszach. Teraz zastanawiamy się, jakiej operacji na kolumnie to odpowiada. No więc zauważmy, że tutaj to, co nazwaliśmy wierszem W1, W2, W3, no to możemy o tym myśleć również, na przykład, jak ograniczymy się tylko do pierwszej kolumny, to to będą po prostu współrzędne, tej pierwszej kolumnie. Podobnie możemy interpretować te, te symbole jako współrzędne drugiej kolumny i jako, jako współrzędne trzeciej kolumny. Na współrzędnych każdej z kolumn oddzielnie wykonaliśmy taką operację, która tu jest zapisana. Czyli wykonaliśmy pewną operację liniową. Ja może napiszę. Czyli teraz myślimy, że w1, w2, w3 to są po prostu współrzędne każdej z tych kolumn. Można o tym myśleć jako każdej z kolumn oddzielnie. Czyli wykonaliśmy na każdej z kolumn taką samą operację, która polega na tym, że wykonaliśmy takie przyporządkowanie, taką transformację liniową, że współrzędnym tej kolumny przyporządkowaliśmy pewne nowe współrzędne, mianowicie takie. Czyli możemy myśleć, że na przykład to jest x1, x2, x3 i przyporządkowujemy takie wartości. Czyli to jest rzeczywiście pewna operacja liniowa, nazwijmy ją t1, bo tutaj będziemy potem mieli kolejne kroki, czyli kolejne kroki tej operacji my będziemy mieli, to jest taka operacja liniowa, czyli to jest mnożenie przez macierz tego wektora, którego składowymi są w1, w2, w3. No i możemy myśleć o tym jako o wierszach, ale możemy też o tym myśleć jako po prostu o składowych pojedynczej kolumny. Wtedy to będą po prostu tylko liczby. No jaka to jest macierz, to możemy odczytać tutaj z tego co tutaj mamy, no bo tak, żeby dostać w1, no to muszę pomnożyć w1 przez 1, w2 przez 0, w3 przez 0. Żeby dostać to, no to muszę mieć 1 razy w1, dodać 1 razy w2, dodać 0 razy w3, a tutaj mam minus 1 razy w1, dodać 0 razy w2, dodać 1 razy w3. I to jest ta sama operacja liniowa wykonana na każdej z tych kolumn, czyli my wykonujemy operację liniową na każdej z tych kolumn, ale tę samą operację liniową. Czyli każda z tych kolumn Podlega pewnemu przekształceniu liniowemu, i wtedy dostajemy taką macierz, która jest tutaj już troszkę zredukowana, ale nie do końca. No to teraz możemy tę redukcję kontynuować, czyli napisać, że to, ta macierz będzie równoważna wierszowo takiej macierzy. No i teraz powiedzmy, że chcemy się pozbyć tych dwóch elementów. To jest taka standardowa procedura, jak się redukuje macierz wierszowo. Tak? No to drugi wiersz tym razem przepiszę bez zmian. No to może napiszmy, co tutaj będziemy wykonywać jaka to będzie operacja, ta operacja T2 tym razem. No i tutaj, jak ktoś woli myśleć, że są współrzędne, no to powiedzmy napiszemy X1, X2, X3, zamiast W literki możemy użyć literki X i to będzie przekształcane na, tutaj też w zasadzie mogliśmy napisać, że to się równa, no, wszystko jedno, to się równa tyle, że t 1 od tego to było, jest równe tyle, tak samo tutaj możemy, że to się równa. Równa się czemu? No x2 przepisujemy bez zmian. Teraz, żeby dostać tutaj 0, no to musimy do pierwszego wiersza dodać drugi wiersz, czyli do każdej współrzędnej pierwszej w kolumnie musimy dodać drugą. x1 plus x2, no i co dostaniemy? No tutaj się nic nie zmieni w tej kolumnie. Tutaj dostaniemy 0, a tutaj mamy 2 dodać minus 1, czyli będzie 1. Teraz, żeby dostać tutaj 0, no to muszę wziąć minus 2 razy drugą, razy drugą współrzędną, czyli x2, i dodać do trzeciej. Czyli tutaj będę miał 0, bo to jest suma 0, teraz minus 2 razy 1 dodać 2, no to będzie 0, zgadza się, i teraz minus 2 razy 2 dodać 5 to będzie 1. Czyli tej transformacji Czyli temu redukcji, temu krokowi redukcji, który tutaj wykonaliśmy, odpowiada taka transformacja liniowa. To również jest jakaś macierz. No i ja tutaj może nie będę już odczytywał tej macierzy, napiszę, że to jest pewna macierz S2 w działaniu na ten wektor x1, x2, x3. Tak jak ta macierz, która tutaj była, o ta, no to nazwijmy tę macierz S1, że to była macierz S1. No dobra, no i to był drugi krok redukcji. No to teraz wykonajmy kolejny krok. Weźmy jeszcze jakiś nowy kolor. Kolejny krok. No to tutaj, żeby zredukować już tę macierz, to pewnie będzie już ostatni, bo tutaj już mamy tylko te, te dwa elementy do zredukowania. Czyli teraz ten trzeci wiersz przepiszemy bez zmian. No to ja może napiszę, co to jest te 3 Od x1, x2, x3. Czyli wiemy, że trzeci wiersz jest bez zmian, czyli x3 przypisujemy bez zmian. Każdą trzecią współrzędną w każdej z kolumn przypisujemy bez zmian. Teraz, żeby dostać tutaj 0, no to muszę pierwszą składową zastąpić kombinacją taką, że do pierwszej składowej dodam trzecią ze współczynki minus 1, czyli x1 minus x3, i tutaj będzie wtedy 1, tu będzie 0, a tu będzie 1 minus 1, czyli 0. Teraz, żeby dostać tutaj 0 w tym miejscu, to muszę drugą składową zastąpić kombinacją x2 minus 2x3. Czyli dostaniemy coś takiego. No i zobaczmy. Tutaj będzie 0, 1, minus 2 razy 1, dodać 2 to będzie 0. No i dostałem macierz w postaci zredukowanej już. Tutaj ona się zredukowała całkowicie i po redukcji otrzymamy macierz jednostkową. No to to znaczy, że ta macierz A, skoro ona jest wierszowo równoważna macierzy jednostkowej, znaczy, że macierz A jest odwracalna. No i teraz za chwilę uzasadnię, jak tę odwrotność można będzie tutaj znaleźć. No więc tutaj popatrzmy na, to, na interpretację tego odzorowania. To oczywiście też jest pewna macierz S3 w działaniu na wektor x1, x2, x3. No, wykonaliśmy tutaj trzy kroki redukcji wierszowej, i powiedziałem, że każdy z tych kroków odpowiada wykonaniu pewnej operacji liniowej na kolumnach po kolei tych macierzy. No to przyjrzyjmy się jeszcze bliżej temu pierwszemu krokowi, a no bo te pozostałe są analogiczne do tego pierwszego. Czyli powiedziałem, że tu mamy odzor pewne odzorowanie liniowe T1 która w działaniu na każdą z tych kolumn produkuje kolumnę tej macierzy, którą mamy po prawej stronie. No ale przeliczmy, zobaczmy, że to rzeczywiście się zgadza. To zadanie T1 polega na mnożeniu przez macierz S1. Czyli popatrzmy, że jak pomnożymy przez macierz S1 pierwszą kolumną, kolumnę macierzy A, to dostaniemy pierwszą kolumnę tej macierzy, która tutaj wyszła. Sprawdźmy, że to się zgadza. Czyli tutaj znowu przez macierz S1 pomnożymy drugą kolumnę macierzy A i przez macierz S1 pomnożymy trzecią kolumnę macierzy A. No, i zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie się zgadzało. No, to tutaj wpiszę te współrzędne 1 minus 1, 1, minus 1, 2, 1, a tutaj mamy minus 1, 3, 4. No, i teraz wykonamy odpowiednie obliczenia. Czyli mnożymy przez macierz s1 taki wektor, który jest pierwszą kolumną macierzy A. No, to jaką kolumnę tutaj dostaniemy? No, tutaj dostaniemy 1, tu mamy już s1, przypominam, 1 razy 1 i potem same 0, czyli będzie 1. Tutaj mamy później 1 razy 1, 1 razy minus 1 i 0 razy 1, no to będzie 0. Minus 1 razy 1, dodać 0 razy minus 1, dodać 1 razy 1, no to też jest 0. Dobrze, teraz liczymy drugą kolumnę. Tutaj mamy właśnie 3 kolumny. s1 razy taki wektor. No to mamy znowu 1, razy pierwsza współrzędna to będzie po prostu minus 1, teraz mamy 1 razy minus 1, dodać 1 razy 2, no to będzie 1, i mamy minus 1 razy 1, dwójka jest mnożona przez 0, i tutaj mamy 1, czyli mamy 1 plus 1, czyli będzie 2. No i teraz pomnożymy przez trzecią kolumnę, znowu mamy minus 1 na początku, później mamy 1 razy minus 1, dodać 1 razy 3, to będzie 2. I później mamy minus 1 razy minus 1 to jest 1, 1 dodać 4 to będzie 5. Czyli rzeczywiście widzimy, że to co nam tutaj wyszło, to jest dokładnie ta macierz, która była tutaj. To jest dokładnie ta macierz. Tak? To, są, to jest dokładnie ta macierz. Czyli sprawdziliśmy jeszcze raz bezpośrednim rachunkiem, że żeby otrzymać tę macierz, którą tutaj mamy, to musimy macierz A pomnożyć z lewej strony przez macierz S1. Dokładnie to tutaj sprawdziliśmy, że ta macierz, która tutaj wyszła, to, to jest równe macierzy A pomnożonej z lewej strony przez macierz S1. No bo tak się mnoży macierze. To znaczy to, co tutaj sprawdziliśmy bezpośrednim rachunkiem, to wzięliśmy pierwszą kolumnę macierzy A, pomnożyliśmy przez S1, drugą kolumnę macierzy A, pomnożyliśmy przez S1, trzecią kolumnę macierzy A, pomnożyliśmy przez S1, no i wiemy, że w ten sposób mnoży się macierze, że mnożymy po kolei kolumny tej macierzy z prawej strony przez macierz tę, która jest z lewej. Czyli widzimy, że tutaj, żeby otrzymać tę macierz, to musieliśmy wykonać taką operację, która polega na tym, że pomnożyliśmy S1 razy A. No dobrze. No i analogicznie, bo to jest dokładnie to samo, każda z tych transformacji jest... Taka, jest jest bardzo podobna. Tutaj co wykonaliśmy? Tutaj wykonaliśmy mnożenie tego co było wcześniej, czyli macierzy S1 razy A S1 razy A przez macierz S2. Którą łatwo tutaj odczytać z tego z postaci tego zerowania. Czyli wynik, który dostaliśmy tutaj, potraktowaliśmy jako dane wejściowe do kolejnej do kolejnego kroku redukcji, ten kolejny krok redukcji zrealizował się przez macierz S2. No i analogicznie tutaj, żeby dojść do tego miejsca, może napiszę to tutaj na dole, o, żeby przejść stąd tutaj, bo tu będzie więcej miejsca, no to musiałem wynik, który był, czyli po w poprzednim kroku mieliśmy S2 razy S1 razy A i to jest ta macierz, którą, która tutaj mamy, to jest wynik takiego mnożenia, pomnożyć jeszcze z lewej strony przez macierz S3. No i co dostaliśmy w wyniku? W wyniku dostaliśmy tę macierz, czyli macierz jednostkową. No i to jest bardzo ważna obserwacja, że tutaj wykonaliśmy pewne mnożenie macierzy, które odpowiada złożeniu pewnych odzorowań liniowych i dostaliśmy z macierzy A macierz jednostkową. No to widzimy, ja może napiszę to tutaj na dole jeszcze raz. Skoro mamy s3 razy s2 razy s1 razy a, że to jest macierz jednostkowa, a wiemy, że macierz odwrotna, to jest macierz, która spełnia taki warunek, że a do minus pierwszej razy a, to jest macierz jednostkowa. No to widzimy, że macierz jednostkowa, to jest po prostu to, co tutaj mamy po lewej stronie. To musi być równe a do minus pierwszej. No więc mógłbym teraz tutaj te macierze S2, S3 odczytać, pomnożyć je wszystkie przez siebie i to by było A do minus pierwszej. No i to jest jakaś metoda znalezienia A do minus pierwszej. Ale to nie jest najprostsza metoda. I zaraz pokażę, jak to można zrobić prościej. Tylko zrobimy sobie tutaj troszkę więcej miejsca. O, to będzie widać i to nam w zupełności wystarczy. Czyli teraz jeżeli ja napiszę coś takiego. S3 razy S2 razy S1. Tylko, że tutaj mieliśmy operacje, które działały na macierz A. Te operacje S1, S2, S3 to są kolejne kroki redukcji wierszowej. W działaniu na macierz A dostaliśmy macierz jednostkową. A co by było, gdybyśmy zadziałali tym na macierz jednostkową? No oczywiście jak mnożymy przez macierz jednostkową, to to odtwarza się z sama macierz. No a wiemy, że to, to całe, to jest po prostu A do minus pierwszej. Tak, to... Ten iloczyn to jest a do minus pierwszej, czyli to, co tutaj nam powstanie, to będzie po prostu a do minus pierwszej. Czyli widzimy, że jeżeli wykonamy dokładnie te same kroki redukcji wierszowej na macierzy jednostkowej, te same kroki redukcji, które wykonaliśmy na macierzy a, to z macierzy jednostkowej dostaniemy a do minus pierwszej. Czyli ta redukcja, którą wykonaliśmy, przeprowadza a na macierz jednostkową i ta sama redukcja przeprowadza macierz jednostkową na a do minus pierwszej. Czyli, jeżeli byśmy zapisali te dwie macierze obok siebie, macierz a, a obok macierz jednostkową, jako taką dużą, rozszerzoną ma macierz, wykonali tę naszą redukcję za pomocą tych, tych macierzy, które mieliśmy, S3, S2, S1, to co dostaniemy? No, będziemy wykonywali tę operację na całych takich długich wierszach, Czyli tutaj po lewej stronie dostaniemy macierz jednostkową, no bo do tego sprowadza się redukowanie macierzy A, a po prawej stronie dostaniemy A do minus pierwszej. Czyli tak naprawdę my nie musimy pamiętać, jakie były te macierze S1, S2, S3, nie musimy ich odtwarzać. Ja tutaj o nich powiedziałem tylko po to, żeby uzasadnić to, co tutaj napisałem, że żeby znaleźć macierz odwrotną, no to trzeba wziąć macierz, napisać, dopisać do niej macierz jednostkową z prawej strony, czyli wziąć taką dużą macierz, w tym wypadku będzie to macierz, która będzie miała trzy wiersze, a kolumn będzie miała aż 6. Bo najpierw będą kolumny macierzy A, potem kolumny macierzy jednostkowej. Następnie trzeba wykonać redukcję wierszową, dodając do siebie wielokrotności i tak dalej całych takich długich wierszy, tak żeby doprowadzić, żeby po, po lewej stronie powstała nam macierz wierszowo zredukowana w postaci macierzy jednostkowej. To wtedy to, co powstanie po prawej stronie, to będzie po prostu macierz odwrotna do A. Czyli to jest taka metoda. Znajdowanie macierzy odwrotnej po prostu poprzez wykonanie redukcji wierszowej takiej rozszerzonej macierzy. I w, następnym przy... w następnym filmie zobaczymy sobie, jak to działa na konkretnym przykładzie. A teraz, jeżeli dla kogoś to wyprowadzenie jest troszkę przydługie, to ja mogę pokazać takie dużo szybsze, ale za to troszkę bardziej abstrakcyjne. Tylko może to komuś lepiej przymówi do wyobraźni. No więc mamy tę naszą macierz rozszerzoną A i Macierz jednostkową. Zastanówmy się, kiedy wektor należy do jądra tej macierzy. Tutaj mamy macierz złożoną z takich dwóch, dwóch kawałków, więc wygodnie jest ten wektor zapisać też w postaci dwóch takich części. Możemy myśleć, że to jest taki wektor x, y, gdzie mamy dwa wektory jeden nad drugim, czyli x to jest pierwsza połowa jego składowych, y to jest druga połowa jego składowych. No i wiemy, że to się mnoży w ten sposób, że jak to pomnożymy, ten wektor przez taką macierz, no to a się pomnoży przez te pierwszą połową, połowę składowych, a jedynka się pomnoży przez drugą połowę tych składowych, wszystko trzeba dodać, czyli taki wektor należy do jądra wtedy i tylko wtedy, gdy to jest równe 0. No a to jest z kolei równoważne takiemu równaniu, które powstanie z tego równania poprzez pomnożenie go z lewej strony przez a do minus pierwszej. Jak pomnożę to przez a do minus pierwszej z lewej strony, no to tutaj będę miał jedynkę razy x, no a tutaj będzie właśnie a do minus pierwszej razy y, no i to będzie równe 0. No to z kolei jest równoważne temu, że ten nasz wektor x, y należy do jądra jakiej macierzy? Należy do jądra takiej macierzy, która tutaj ma blok w postaci macierzy jednostkowej, a tutaj mamy blok w postaci macierzy A do minus pierwszej. No i teraz kiedy dwie macierze mają takie same jądro? No wtedy, kiedy są wierszowo równoważne. Inaczej mówiąc, wiemy, że operacje elementarne na wierszach macierzy nie zmieniają jądra. I to jest równoważne, to znaczy dwie macierze mają takie same jądro wtedy, kiedy są, i tylko wtedy, kiedy są wierszowo równoważne. No więc to jest alternatywne uzasadnienie do tego, tego faktu, że tę macierz możemy za pomocą operacji elementarnych na wierszach przeprowadzić na tę macierz, ponieważ te macierze mają takie same jądra. Czyli to jest alternatywny dowód tego faktu, który wcześniej sobie wyprowadziliśmy że mogę znaleźć macierz odwrotną, wykonując operacje elementarne na, na tej macierzy. Jeżeli doprowadzę ją do takiej postaci, że tutaj po lewej będzie jedynka, to to, co będzie po prawej, to musi być A do minus pierwszej.